Jest dla nas zaszczytem, że organizacja Majdan Monitoring zwróciła się do polskiego NIK-u, żeby przejść szkolenia, staże, żeby podpatrzeć i się nauczyć, jak się kontroluje władzę właśnie w Polsce, właśnie w Najwyższej Izbie Kontroli. Organizacje obywatelskie tak naprawdę robią to samo. Są oczami i uszami opinii publicznej. To one również patrzą władzy na ręce i to one również muszą mieć tą wiedzę, jak to robić najlepiej. Bardzo cieszymy się z porozumienia z Najwyższej Izbą Kontroli. To jest pierwsze takie międzynarodowe porozumienie z organizacjami pozarządowymi i cieszymy się, że to jest przykładem współpracy Ukraino-Polskiej, która jest bardzo ważliwą teraz. A największe problemy my mamy samo z kontrolem państwowych pieniędzy, z kontrolem działalności władzy na Ukrainie. I przykład pobudowania NIK-u i przykład historii NIK-u jest dla nas дуже таким багато важливим для того, що будемо відбудовувати нові контрольні інституції на Україні. Majdan nie powstał w parlamencie, on pojawił się wraz z ludźmi z ulicy, którzy powiedzieli, że nie chcemy takiej Ukrainy, że chcemy zmiany, że chcemy wejścia do Unii Europejskiej, chcemy żyć w innym kraju, nie na wzór rosyjski, tylko na wzór cywilizowanej Europy Zachodniej. To ludzie z ulicy przyszli i powiedzieli nie. Nacisk społeczeństwa, organizacji pozarządowych na sprawujących władzę może być na tyle skuteczny, że zmusi władzę do wprowadzania różnego rodzaju procedur, ustaw, które sprawią, że Ukraina nie będzie skorumpowanym państwem. Chcemy odbudować nowe państwo od równia zero i chcemy zrobić to jak najszybciej i jak najlepiej. Nie można sobie wyobrazić reform, nie można sobie wyobrazić transformacji systemowej bez aktywności obywateli. A obywatele to właśnie organizacje pozarządowe. Tylko że w tych krajach posttotalitarnych, w tych krajach postautorytarnych, w administracji, tym szefom, tym dyrektorom, także ministrom, bardzo trudno sobie wyobrazić, że oni mają w tym procesie zmian angażować, zwracać się, współpracować z organizacjami obywatelskimi. I to trzeba w jakiś sposób przełamywać. I tutaj ten przykład współpracy Polskiej Najwyższej Izby Kontroli z organizacją pozarządową jest po prostu takim działaniem przez przykład. Znakomitym działaniem przez przykład.